Android od zawsze był postrzegany jako system zapewniający szerokie możliwości konfiguracji. Google zdążył przyzwyczaić użytkowników, że wygląd niemal wszystkich elementów interfejsu można dostosować do własnych potrzeb. Prezentujemy 10 mniej lub bardziej oczywistych trików, dzięki którym Wasz smartfon nabierze świeżości. Nie przedłużając, zaczynajmy. Zmień tapetę. Jest to jeden z najprostszych i jednocześnie najbardziej skutecznych sposobów na zmianę wyglądu Waszego smartfona. W większości przypadków producenci oferują bogaty zestaw tapet i nie trzeba pobierać dodatkowych paczek. Zaletą preinstalowanych grafik jest również ich czytelność oraz dostosowanie do pozostałych elementów interfejsu. Aby zmienić tapetę, należy wejść w ustawienia i poszukać opcji personalizacji. Zwykle do dyspozycji mamy tapety statyczne oraz dynamiczne. Warto też pamiętać, że osobne grafiki można ustawić zarówno dla pulpitu, jak i ekranu blokady. Zamiennie, jeśli wbudowane tapety nie będą dla Was wystarczające, rzućcie okiem do naszego artykułu. Link do niego znajdziecie w opisie. Zamieściliśmy tam odnośniki do tapet, które odmienią ekran Waszego smartfona. Dodaj widgety. Widgety potrafią zmienić nie tylko wygląd ekranu startowego, zwiększają też jego funkcjonalność. Prócz kalendarza czy pogody możemy przypiąć np. notatnik, pocztę Gmail, dostęp do dysków w chmurze i nie tylko. Wystarczy nieco przestrzeni na ekranie, aby odświeżyć pulpit smartfona. Najprostszym sposobem na dostanie się do widgetów jest dłuższe przytrzymanie palca na pustym fragmencie ekranu startowego. Po wybraniu odpowiedniej opcji można przejść do listy widgetów i umieścić wybrane z nich na swoim pulpicie. Ilość dostępnych widgetów można łatwo zwiększyć. W tym celu można zainstalować takie aplikacje jak Outline czy Ghostly KWGT. Na tym jednak nie koniec. Tak naprawdę ilość możliwych do umieszczenia widgetów zależy tylko od chwili wolnego czasu oraz ilości wolnej przestrzeni na Waszych ekranach. Dostosuj wygląd launcherem. Ten krok będzie wymagał pobrania aplikacji ze sklepu Google Play. Launchery są graficzną nakładką potrafiącą zmienić całkowicie pulpit smartfona. Pozwalają odmienić nie tylko wygląd, ale także sposób korzystania z pulpitu. Przykładowo zamiast ikon możemy posiadać np. listę zainstalowanych aplikacji. Wszystko zależy od launchera i Waszych preferencji, dlatego warto eksperymentować. Na ekranie prezentujemy kilka polecanych rozwiązań. Przed rozpoczęciem eksperymentów w opisie filmu znajdziecie link do artykułu o top 10 launcherów na Androida. Zachęcamy do rzucenia okiem. Pomoże Wam to w wyborze odpowiedniego launchera dla siebie. Pobierz paczki z ikonami. Kolejnym sposobem na tuning Waszego smartfona są paczki z ikonami. W sklepie Google Play znaleźć można sporo darmowych zestawów, a wiele z nich jest naprawdę dobrych. Warto jednak zaznaczyć, że dla jak najlepszych efektów autorzy niektórych ikon zalecają korzystanie z określonych launcherów. Na ekranie wymieniamy kilka paczek ikon, którymi warto się zainteresować, a linki do nich znajdziecie w naszym artykule. Zainteresuj się motywami. Jeśli nie chcielibyście pobierać launcherów ani paczek z ikonami, równie dobrą opcją jest skorzystanie z możliwości, które czekają ukryte w systemie. W zależności od nakładki producenta, którą macie na swoim Androidzie, niektóre z nich pozwalają zmieniać motywy, rozmiar ikon, ich styl, a także układ. Najprostszym sposobem jest znalezienie opcji motywów w ustawieniach systemu bądź uruchomienie dedykowanej aplikacji. Zamiennie można przytrzymać puste miejsce na ekranie startowym i przejść do ustawień. Tutaj również zmienicie konfigurację niektórych elementów, co w połączeniu z nowym motywem pozwoli na większą personalizację zmian. To naprawdę szybki sposób na dość znaczne odświeżenie smartfona. Zmień domyślne aplikacje. Ten punkt w mniejszym stopniu dotyczy zmian wizualnych, a bardziej wygody korzystania. Producenci ustawiają domyślne aplikacje, które automatycznie otwierają określone typy plików. Nie wszystkim jednak te aplikacje domyślne muszą przypaść do gustu. Jeśli chcielibyście je zmienić, wystarczy zazwyczaj wejść w menadżer aplikacji i przejść do sekcji aplikacji domyślnych. Teraz pozostaje zmienić je na takie, które odpowiadają Waszym preferencjom. W ten sposób można zmienić np. aplikację przeglądarki, aparatu, asystenta mowy i nie tylko. Wybór należy do Was. Wyróżnij się dzwonkiem. Praktycznie każdy producent ma ambicje, żeby jego dzwonek stał się znakiem rozpoznawczym. Wystarczy wspomnieć choćby o Nokii oraz klasycznym. Dlatego producenci w swoich urządzeniach ustawiają domyślnie zawsze taką samą melodię,
a użytkownicy coraz rzadziej ją zmieniają. Jaki jest tego efekt? Wystarczy, że w komunikacji miejskiej odezwie się dzwonek smartfona, a część osób sięgnie automatycznie do kieszeni sprawdzić, czy nie dzwoni właśnie ich telefon. Wielu użytkowników ma bowiem ustawiony taki sam domyślny dzwonek. Dlatego jeśli wśród preinstalowanych dzwonków nie znajdziecie tego jedynego, który Wam odpowiada, warto poszukać gotowych rozwiązań. W sklepie Google Play łatwo znajdziecie aplikacje z dzwonkami. Dzięki nim zmienicie łatwo sygnał dzwonka lub innego alertu. A bardziej zaawansowani użytkownicy mogą nawet zmierzyć się z aplikacjami do komponowania własnego dzwonka. Wzbogać ekran blokady. Powiadomienia wyświetlane na blokadzie ekranowej prezentowane są zwykle w minimalistycznej formie. Jeśli chcemy tchnąć nieco więcej życia w nasz smartfon, możemy skorzystać z aplikacji pokroju Always On Edge LED lub Always On AMOLED. Obie aplikacje pozwalają na zaawansowaną konfigurację. Wybierać można spośród wielu tarcz zegarków i widgetów. Dostosować można także oświetlenie krawędziowe, zmieniać tapety czy personalizować ustawienia dla poszczególnych kontaktów z książki telefonicznej. Ustawień jest sporo i każdy znajdzie coś dla siebie. Warto jednak zaznaczyć, że jest to propozycja raczej dla smartfonów z pojemną baterią. Niemniej jeśli chcecie skonfigurować ekran blokady po swojemu, warto zainteresować się wspomnianymi aplikacjami. Uruchom tryb ciemny. Zaletą trybu ciemnego jest nie tylko zmiana wizualna. Choć ciemne motywy cieszą się popularnością i coraz więcej aplikacji posiada, mają one też dodatkową zaletę. Zużywają mniej energii, co przekłada się na dłuższy czas pracy smartfona. Warto spróbować tym bardziej, że ciemnego motywu nie trzeba ustawiać na stałe. Często można ustalić harmonogram godzin, w których ma on działać. Na przykład od zmierzchu do świtu. I nie mówimy teraz o filmie Roberta Rodriguez'a o takim samym tytule, choć jego też możecie obejrzeć, robiąc sobie przerwę w trakcie ustawiania trybu nocnego. Żeby ustawić tryb nocny, należy wejść w ustawienia i poszukać opcji wyświetlacza. Pomiędzy innymi opcjami powinniśmy znaleźć tryb ciemny. Jeżeli nie możecie go znaleźć, warto skorzystać z wyszukiwarki ustawień. Po włączeniu nowego trybu wszystko nabiera innego wyrazu. Tryb nocny ma tylko jeden niuans. Po jego włączeniu możecie nie chcieć już wrócić do standardowego, jasnego motywu. To trochę tak, jakby ktoś zaświecił Wam nagle latarką po oczach. Zrutuj swojego Androida. Nieprzypadkowo rutowanie Androida znalazło się na końcu tego zestawienia. Mając pod ręką inne, mniej inwazyjne sposoby na zmianę wyglądu, wykonanie ruta można traktować raczej jako ostateczność. Dlaczego? W niektórych przypadkach może on na przykład uniemożliwić dostęp do sklepu Google Play. Dlatego jeśli ktoś rutuje swój telefon z Androidem, zazwyczaj wie, w jakim celu to robi. Oczywiście tego typu problemy można łatwo obejść, instalując chociażby oprogramowanie ukrywające ruta przed aplikacjami. W zamian za zrutowanie telefonu otrzymujemy pełną kontrolę nad Androidem. Największą zaletą jest możliwość instalowania custom ROMów, czyli nieoficjalnych wersji Androida. Jest to świat możliwości, który pozwala nie tylko wgrać totalnie zmienioną wersję systemu. Można nawet zainstalować jego nowsze wersje na smartfonach, które nie dostały już aktualizacji od producenta. Czy warto? Dla wielu użytkowników tak, choć każdy musi zdecydować samemu. Tak prezentuje się nasze zestawienie trików odświeżających Androida. Jeżeli chcielibyście podzielić się swoimi propozycjami ikon, dzwonków, pomysłów lub launcherów, dajcie znać w komentarzu. Zachęcamy też do kliknięcia łapki w górę i zostawienia subskrypcji. Do zobaczenia, cześć!